W kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, usytuowanym na terenie klasztoru ojców Bernardynów w Warcie, znajduje się ruchoma szopka, która zajmuje powierzchnię 70 m2. Jest jedną z największych ruchomych szopek w Polsce. Wraz z proboszczem Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Bydgoszczy, Józefem Orchowskim, wybraliśmy się do Warty m.in. aby ją zobaczyć. Budowa szopki w 2021 roku rozpoczęła się już w listopadzie i budowało ją ponad miesiąc 11 osób. Tym razem dostawiono nowe makiety, ruchomą postać i kilka stacjonarnych. Szopkę będzie można podziwiać do 2 lutego 2022 roku.